Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. I nie bez powodu jestem schowany w tym miejscu i nie pokazuję, gdzie dokładnie jestem. Oczywiście możecie się spodziewać po budynku, który widzicie, że trafiliśmy na Palionowo na odcinku Pała, więc jak ktoś nie widział, to wbijcie do Pała zobaczyć, jak dostaliśmy się na Palionowo. I to, jak wygląda teraz Palionowo, to jest naprawdę jakaś tragedia. Nie, znaczy to nie jest oczywiście Palionowo, to jest ten jakby inny wymiar, ale wygląda to tak przerażająco, że jak to zobaczycie, to po prostu kopary wam opadną. Dobra, słuchajcie, wychodzę stąd, pokażę wam, jak to wygląda. Dzisiaj jesteśmy na Palionowie i zobaczymy, co tak dokładnie tutaj jest takiego dziwnego. I przede wszystkim nie widziałem mojego domu. Chciałbym go zobaczyć w końcu. Jestem ciekaw, jak bardzo mój dom jest, prawda, zmieniony. Więc uwaga, wychodzimy. Ja sobie wejdę tu powoli. Tutaj w ogóle widzicie, jest jakiś taki czerwony, dziwny blok. I teraz patrzcie to. Pum! Widzicie, jak to źle wygląda? To jest jakaś tragedia. Dom Dave'a jest strasznie zniszczony. Tutaj też jest zniszczony dom Paliona. Wszystko to jest tak poniszczone, że ja tylko się boję, jak będzie wyglądał mój dom, nie? Więc to jest w ogóle przerażające. To, jak dla mnie, jest jedna z gorszych rzeczy tutaj, nie? Jakiś rozwalony w ogóle zombie, jak se tu leży. No nie, to jest jakaś tragedia, widzowie. Nie wiem, co my robimy tutaj na tym innym wymiarze, ale ja wiem jedno z poprzedniego odcinka i to, co było tutaj w tej książce. Uwaga, przeanalizujmy to. Ta klątwa obrzydza to, co było dobre, złamać się mogą umysły mądre. Kryształów wiele, lecz jeden je łączy. Ten, który włada, z nim przejrzysz na oczy. I wydaje mi się, że po prostu z tego, co doszliśmy na poprzednim odcinku, co powiedział też Palion, zresztą w ogóle zniszczony most, ja nie mogę. Co powiedział Palion, że to może chodzić właśnie o to, że ten kryształ jest w stanie mnie wyleczyć, bo ja wyglądam fatalnie. Po prostu to jest tragedia jakaś. I muszę się z tego wyleczyć, tylko nie wiem za bardzo jak. Dobra, uwaga, tu mam dom. Nie patrzę na mój dom na razie. Idę sobie powoli. O, dobra, trzeba tu wyjść do góry. Dobra, jestem przed moim domem. Słyszę, że się coś pali, nie? Więc ja już ja się spodziewam najgorszego. Ale dobra, dobra, tu jest moja skrzynka, tu. Uwaga, ja nie patrzę. Pokażę wam to najpierw. Już widzicie? Nie wiem, ja nie chcę patrzeć. Dobra, patrzę. Co jest gra? Co tu się... O kurczę, o nie, tu też jest ten zombie. Ja nie wiem, ja nie wiem. Nie no, cała moja chata w ogniu. Cała. Co to za dźwięki są? Ja nie mogę, dobra, to jest przerażające. Dobra, jestem u mnie na chacie i Nie no, co tu, kolejny zombie tu jest rozwalony? Nie, to jest jakaś tragedia. Dobra, ciekawe, czy moja zbroja jest. Jest. A ja straciłem część rzeczy, więc w sumie to by mi się przydało chyba, bo ja w sumie to nie mam teraz za wiele, więc wiecie co, chyba zabiorę sobie to, ściągnę i ogień z tym, nie? Zakładamy coś takiego, założymy też te buty, a tutaj to odłożymy sobie, no to jest chyba dobry pomysł, tak? To zrobimy, dobra. Odzyskaliśmy trochę lepszą zbroję mamy teraz, ale ja dalej wyglądam fatalnie, więc musimy mnie naprawić. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Skrzynki moje są takie jak tam, czyli, że tak powiem, zmiana wymiarów nie zmienia zawartości skrzynek. Dalej jest jakby wszystko, tylko są poniszczone skrzynki, ja tu miałem ich więcej o wiele. Dobra, tutaj na górze, zobaczmy. Nie, ja ostatnio rozwaliłem te skrzynki z fajerwerkami, więc, czyli ich nie ma, no dobra. Czyli to też znika, jak się coś rozwali, ale nie wiem, jak to dokładnie... O nie, co ja robię w tym momencie? Dobra, wychodzimy stąd. Nie wiem co, jak to się ma do naszego wymiaru i czy jak ja teraz widzę ten dom tak, to czy mój dom teraz faktycznie tak wygląda? Mam nadzieję, że nie. No serio, modlę się o to, by tak nie było. Bo jeżeli, kurczę, mój dom będzie wyglądał tak, to mi się nie będzie chciał go odbudowywać, to ja to mam gdzieś. Dobra, słuchajcie, rozejrzyjmy się tutaj po okolicy. Mój dom wygląda fatalnie, dom Milki nie wygląda najgorzej. W sumie jest tylko zarośnięty, ale przynajmniej się nie pali, nie jest jakoś zniszczony bardzo. Tato ma farta, no tato ma farta ewidentnie, jeżeli tutaj nic nie zniszczyło, bo mój dom to nie przypomina w ogóle mojego domu. Ale dobra, to jest inny wymiar, nie przyjmujmy się tym, to nie jest prawdziwe Palionowo, to jest inny wymiar Palionowa, po prostu. Nie przejmujmy się tym, może się to naprawi, może to tylko tak jest chwilowo, nie wiem, zobaczymy. Dobra, wiecie co, ja pójdę w tamtą stronę, tam z tego co pamiętam była ta głowa Herobrine'a i ja bym chętnie bardzo wokół niej się lekko zakręcił, ponieważ wydaje mi się, że ona może być kluczem do tego, gdzie jest Steve, bo w sumie to, to ciekawi mnie to, gdzie jest ten Steve, musimy go znaleźć, ja też muszę znaleźć w ogóle ten kryształ taki, który mnie wyleczy, no i prawdopodobnie ten kryształ no, będzie miał gdzieś Herobrine, więc musimy też znaleźć Herobrine. Co tu się dzieje? Musimy znaleźć też Herobrine'a. Nie, to tak być nie może, ja tego nie mogę tak zostawić. Dobra, czekajcie, wiecie co? Robimy tak. Tu. Pomurujmy to tak, żeby przynajmniej nie lało się tutaj, bo jak się tak będzie lało, to jest nie do zniesienia. Dobra, tak. I tu. Naprawione? Tu jeszcze nie. Dobra. Git, naprawiłem to. Dobra, będzie to trzeba czymś podjąć później, bo nie chciałbym, żeby to się wysadziło. Ale dobra, zobaczmy na tą głowę, bo ona jest moim zdaniem kluczowa. Tu jest papuga, która w ogóle nie wiadomo, dlaczego tutaj się też przeniosła.
ale dobra, ta głowa. Tutaj przez tą głowę rozmawialiśmy ze Steve'em. Wydaje mi się, że to może być klucz do tego, gdzie znajduje się w danym momencie Herobrine, a tam, gdzie znajduje się Herobrine, prawdopodobnie również będzie znajdował się ten kryształ, który pomoże mi, że tak powiem, mnie wyleczyć. Ja nie wiem w ogóle, jak wygląda ten kryształ, będziemy musieli się tego wszystkiego dowiedzieć. Nie wiem, czym nie miałaby ta głowa, no ja z tego co wiem, to tam Milki była kiedyś uwięziona, więc możemy tam w sumie wejść. Ej, dobra, tam coś jest. Tam coś jest. I teraz pytanie, czy nam tam się chce schodzić. No oczywiście, że nam tam się chce schodzić, ale wiecie co, ja bym może zrobił inaczej. Zróbmy tak, żeby tam się dostać, a żeby nie zniszczyć tego za bardzo. Dobra, zróbmy tak. I nie wiem, czy mam się kopać bokiem? Nie, wydaje mi się, że najłatwiej będzie, jak rozleję wodę. Tylko jak rozleję wodę, to ono się rozleje tak dziwnie, nie? O, no tak coś czułem. Ale dobra, chyba nic nie zniszczymy. Dobra, lecę tam. Weźmy tą wodę, dajmy ją tutaj. Co jest? Co jest? Gdzie jest ta woda? Ej! Gdzie jest? Gdzie jest ta woda? Ja nie mogę tak zejść na dół teraz, jak tej wody nie ma. Gdzie ta woda mi znikła? I dobra, ją włożyłem w to. Sieny, dobra, już się wystraszyłem, nie? I ja nie mogę, ale zawał miałem chwilowy. Dobra, zejdźmy na dół. Dobra, czy coś się tu rozwaliło przez to? Nic się nie rozwaliło. Git, poza tym, że jedna pochodnia klękła, ale dobra. Gdzie ta pochodnia była? Nawet nie wiadomo. Ale dobra, postawmy... Dobra, po co ja mam gdzieś stawiać tę pochodnię? Chyba ja ją sam postawiłem. Dobra, wiecie co? Zrobimy tutaj tą samą sytuację, co tam na górze. Zróbmy tak, żeby to nam się nie rozlewało. Dobra, są tu jakieś książki. Zobaczmy, co tu jest. Pusto. Tu też pusto. To po co są te książki tutaj? To ktoś ma napisać historię? No, napiszemy... nie wiem, co mam napisać w sumie. Dobra, nie wiem, w sumie co to da, jak ja tu coś napiszę. Nic to nie da. Dobra, tu jest jakiś obraz, jest dźwignia. Dobra, ja coś czuję, że kliknę tą dźwignię i coś się wydarzy, nie? Ja nie wiem, czy tam... Nie, jak to będzie jakiś TNT gdzieś i mnie to wszystko tu wysadzi, to będzie jakaś tragedia, więc musimy, wiecie co zrobić? Musimy tak, klikać tą dźwignię i od razu do wody i do góry lecimy. To będzie najlepszy pomysł, no. To tak trzeba zrobić, uwaga. Dobra. Co to zrobiło? Co to zrobiło? Co jest? Obraz znikł! O kurcze. Dobra. Co to jest? Arcyklejnot. Czy to jest ten klejnot, to znaczy ten kryształ, klejnot, no dobra, no to klejnot, czy to jest to coś, co może mnie wyleczyć? Ej, jeżeli to jest to coś, co może mnie wyleczyć... Dobra, wiemy, jak wygląda. Chyba to jest to. Wydaje mi się, że będzie to chodziło o arcyklejnot, tak mi się wydaje. To jest przynajmniej w miarę logiczne, tam są jakieś tabliczki. X minus 283 na minus 1. Kto to sprawdzi, jak nie ja? No oczywiście, że ja odkładam ten obraz, ale arcyklejnot, dobra, arcyklejnot minus 283 ma minus 1, czy to jest to coś, co może mnie wyleczyć? A jeżeli to będzie to coś, to jesteśmy ustawieni, nie? Wezmę ten obraz, postawmy go gdzieś tu, bo niech sobie jest tam. I teraz tak, minus 283 na minus 1. Czy, chyba, że ja muszę tam przejść dalej. Czy tu jest jakaś możliwość przejścia? O kurde, jakie to jest głębokie. O kurczę, dobra, tu nie ma żadnej możliwości przejścia. I to się nie kończy, to gdzieś tam spada na dół. Ojeny, dobra, nie idziemy tam. Nie idę tam, bo boję się, że tam spadnę. Przeszukam najpierw to, co tam jest. Minus 283 na minus 1. 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 Dobra, zapamiętam to. Myślę, że zapamiętam. Myślę, że dam radę, tak mi się wydaje. Bo kurczę, jakby nie dał rady, to będziemy musieli się cofnąć. Ale wydaje mi się, że dam radę. Minus 283 na minus 1. Minus 283 na minus 1. Dobra, będzie git. Bierzemy tą wodę. Nie wiem, czy mi się kiedyś nie przyda jeszcze. Minus 283 na minus 1. Minus... Dobra, jesteśmy na minusie, czyli w tamtą stronę. Na... Minus 283 na minus 1. Minus 1 musimy iść tam, żeby to zmniejszyć. Dobra. Czyli to jest gdzieś w tamtą stronę, dobra. I w tamtą, czyli tam gdzieś trzeba iść. Okej. Nie wiem, dokąd nas to zaprowadzi. Ja nie mam elytry, przejdziemy sobie przez ten most. Ale mam nadzieję, że to zaprowadzi nas do miejsca, w którym będzie ten arcyklejnot. Przynajmniej tak powinno być, no skoro jest... Właśnie... Dlaczego to się nazywa arcyklejnot? Ja myślę, że to by się nazywał kryształ, czy coś takiego. Zresztą była mowa o krysztale, ale może, no klejnot, kryształ to chyba to samo jest jakby, więc git. Może to być arcyklejnot, dobra, możemy to tak nazywać. Niech to jest arcyklejnot w takim razie. Musimy wyjść na górę z tego, co tutaj wynika. Minus 283. Minus 283 na minus 1. Mieliśmy na minus 1 tu i to musi być dokładnie na wpro... Czy tam nie jest ten zamek Paliąki? Ej, dobra, czy to chodzi o zamek Paliąki? Proszę, żeby to nie chodziło o zamek Paliąki. Jeżeli znowu Paliąka jest to jakoś zamieszana, to ja nie wytrzymam po prostu. Ja już mam dosyć tego, że ta Paliąka w jeszcze coś odwala dziwnego.
Nie rozumiem tego, dlaczego tak jest. Dobra, wyjdźmy na górę najpierw, bo to widzę, że tu trochę zajmie. To nie jest takie łatwe wyjść po tym pagórku. Ale dobra, jesteśmy coraz wyżej. Dobra, tu wyjdziemy. Tu jest jakaś drabina, czyli ktoś już tędy szedł. Okej. Czyli ktoś już sobie tutaj pomagał. Dobra, kurczę, wyjdź tu, dobra. Okej, tak, to jest to, tędy wyjdziemy. Tu już ktoś sobie drabinami pomagał, żeby wyjść. Nie jestem pierwszą osobą, która tu wychodzi. Ciekaw jestem, kto te drabiny tu zostawił. Dobra, minus 283. Minus 220, dobra, tu jest ten zamek palionki właśnie. No, więc ładnie, to... Czy to będzie chodziło o to? Czekajcie, minus 1. Ja nie mogę, to jest równośrodek, nie? O kurcze! Dobra, to chodzi na bank o to. Minus 283. To jest tutaj. Minus 283 na minus 1. To jest równo wejście do tego zamku. Ja tutaj dzisiaj nie wchodzę. Nie ma takich szans. Nie ma szans, ja wracam z powrotem. Widzowie, dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Ale tu widać tą głowę Herobrine'a. On przejął zamek od palionki. Czyli może niekoniecznie być palionka w to zaangażowana, tylko on po prostu, korzystając z tego, że on tutaj był, to po prostu sobie go, no, przygarnął. Dobra, jak dla mnie mega krzywa akcja. Dajcie mi znać w komentarzach, co mam zrobić i... No może tam wejdę jutro, ale na pewno nie sam.